Witamy Was w magazynie Liga Gra, albo dzisiaj możemy powiedzieć Liga znowu gra, bo po tygodniu laby, po tygodniu grillowania wielkiej majówki wracamy na boiska i to będzie bardzo intensywna druga część rozgrywek, a dzisiaj króciutko podsumujemy pierwszą część sezonu, no i faworytów poszczególnych lig. Zaczynamy od Ekstraligi i tutaj mamy pierwszą trójkę. Gary? No, pierwsza trójka faworyci rozgrywek z jedną może niespodzianką Beniaminek Meridian Sopot, no, który w tej chwili jest na podium na trzecim miejscu. Po jednej porażce, prawda? Z Wistalem. Dwie porażki mają. Dwie porażki, ja przepraszam, gafa. Po dwóch porażkach tak jest, ale cały czas znajdują się na pudle i myślę, że z tą grą, którą pokazują, no spokojnie do końca mogą walczyć o miejsce w pierwszej trójce. No, pierwsze i drugie miejsce, no to mistrz i wicemistrz z poprzedniego sezonu, także zobaczymy, jak to się ułoży. Czyli podział sił? Wistal na tą chwilę komplet punktów, ale no jeszcze nie było bezpośredniego starcia, także zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Zapewne Gery wszystko ułoży tak, żeby to starcie było jednym z ostatnich w Wistalu z Nexwardem. No może podobnie. Się uda, może się uda. No układ sił w samej czołówce się nie zmienia, no może jak powiedziałeś oprócz Meridiana Sopot, rozmawiałem z Bartkiem Olszewskim i powiedział mi skromnie, że po tej porażce, szczególnie z Wistalem, to tak troszkę się wyleczyli z tej walki o tytuł, chociaż wcale to nie jest powiedziane, prawda? Jeszcze wiele się może zdarzyć. No jesteśmy praktycznie na półmetku, także jeszcze każda drużyna może punkty pogubić i no wszystko może się wydarzyć. No tutaj też trzeba wspomnieć, że też Budros jest zaliczany do ścisłej czołówki. Na tą chwilę plasuje się trochę niżej, bo ma mniej meczów rozegranych, ale też na pewno do tej czołówki za chwilę dobije. Ja tylko powiem, że najlepszym strzelcem jest w tej chwili Marcin Dampc z 19 bramek w WSAiB i to jest taki zdecydowany lider tabeli strzelców Ekstraligi, prawda? Tak, no to jest zawodnik drużyny wicemistrza z hali. Obdarzony bardzo dobrą techniką, jak i cały zespół prezentujący techniczną piłkę. I oni chyba też nie powiedzieli ostatniego słowa. Na razie przepatają dobre mecze ze słabszymi, no ale widać, że mają potencjał i zobaczymy też, jak na koniec ligi będzie ich pozycja wyglądała. Co w dole tabeli? No, w dole tabeli jest kilka zespołów, które będą miały ciężki okres po tej majówce. No dwie drużyny, które awansowały tutaj, dwójka Beniaminków, Gorem i Miejski Zakład Zieleni. Do tego dochodzi Strabag i HD Heavy Duty. No na tą chwilę są to zespoły, które musiałyby się pożegnać z najwyższą ligą. No ale zobaczymy, no tak jak mówimy, jest to półmetek i wszystko przed nimi. Pod kreską, czyli no wiadomo, przypominamy, że spadają cztery zespoły z każdej z lig, oczywiście oprócz trzeciej, chyba że utworzymy czwartą, ale to już kwestia kolejnych sezonów. Ja tylko powiem, że przygotujcie się, ta druga część sezonu, jak powiedziałeś, półmetek, no ale półmetek, tak jak mówiliśmy, czasowy tylko, bo spotkań do rozegrania jest całe mnóstwo i przygotujcie się na mega intensywny maj. A tymczasem przechodzimy do Ligi Pierwszej i tutaj mamy na czele tabeli z jedną porażką Trójmiasto GSM. Tak, Trójmiasto, no tak jak już wcześniej wspominaliśmy, ta historyczna druga porażka z Portem Północnym. Kat Trójmiasta. Z zespołem, no, który jak widać ma patent na Trójmiasto. No pomimo tej porażki Trójmiasto cały czas liderem, chociaż tutaj po piętach im depcze zespół Inelkomu, no który ustępuje im tylko jednym punktem, ale mają jeden mecz mniej rozegrany. Także no też ciekawa sytuacja. No plus ubezpieczenia też na pudle i oni tak się też obudzili, bo na początku tak, no nie wszystko wskazywało na to, ale teraz ostatnio chyba seria. Tak, plus ubezpieczenia, no rozkręcają się. Nie jest to drużyna, która odnosi jakieś wysokie, spektakularne zwycięstwa, no ale te punkty zdobywają. Potrafi tak po cichu i może się okazać, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci skorzysta. Jeszcze mamy Skandynawów, tak? W czołówce? Tak, no AMG Finest, no pomimo tego, że trochę później zaczęli, z racji tego, że jest to drużyna składająca się ze studentów, no mają tych meczów mniej, teraz na pewno przed nimi bardzo intensywny okres. No mają na razie, sesja, można powiedzieć. Mają na razie na koncie 12 punktów, jedną porażkę tylko w 5 meczach.
no, prezentują się dobrze fizycznie, grają poukładaną piłkę, także też są zaliczeni do ścisłej czołówki. No i tutaj jest bardzo ciekawa również sytuacja na dole tabeli. Jest tam również panuje tłok, można powiedzieć. Tak, no w pierwszej lidze na razie się układa to tak, że dużo drużyn jest zaangażowanych w tą walkę o utrzymanie. No, praktycznie połowa ligi musi się oglądać za plecy i tutaj i dzięki temu jest bardzo ciekawie. Każdy punkt jest na wagę złota i do końca będzie zacięta walka o utrzymanie. Podsumowując pierwszą ligę, ja powiem, że jeszcze powiem o Królach Kokoszech, bo z nich wywodzi się lider tabeli strzelców, to jest nim Sebastian Kowalewski. Tak jest. Jest to zawodnik zespołu WTC, który bardzo dobrze czuje się na obiekcie na Kokoszkach. No i zdecydowaną większość z tych swoich bramek Sebastian Kowalewski zdobył właśnie na Kokoszkach. Teraz na chwilę przejdźmy, zanim przejdziemy do Ligi Drugiej, powiedzmy, że można głosować do końca tygodnia, do piątku zdaje się, na drużynę miesiąca. Drużyna miesiąca to wybierzecie wy sami, panowie piłkarze z drużyn Elchat Daniel Chapka, Spartak Gdańsk oraz Wisła Konstrukcje. Tak, można głosować do piątku. Oczywiście to uczestnicy naszych rozgrywek wyłonią tutaj zwycięzcę, zadecydują o tym, kto wygra. No tak jak wspomniałeś, do piątku czekamy tutaj, zobaczymy, jak to się potoczy. W piątek będzie już ogłoszony zwycięzca. I tak jak powiedziałeś, jeszcze w tym tygodniu po Wielkiej Majówce gramy na obiektach, na których graliśmy do tej pory, czyli Jaguar, Kokoszki i Mosir Gdański, a od przyszłego tygodnia możemy nieoficjalnie powiedzieć, że dojdzie nam nowy, wspaniały obiekt. Tak, dojdzie nowy, wspaniały obiekt no wrzucamy na drugi bieg i rozkręcamy się. Jedziemy się coraz szybciej i też tutaj apeluję do drużyn, żeby jednak te terminy, które będą, te mecze, które będą ułożone, no żeby jednak tutaj przyjeżdżać, stawiać się, żeby nie było za dużo zmian, żebyśmy do Euro no wyrobili się z tym wszystkim. No zbliża się taki turniej piłkarski Euro 2012 i musimy się po prostu wyrobić do tego 7 czerwca, po prostu no nie ma lipy, jak mówi pewien popularny człowiek z internetu. To co, druga liga i zdecydowany lider? No po raz kolejny musimy wspomnieć o zespole Portu Lotniczego. No zdecydowany lider, no myślę, że tutaj spokojnie też dałaby sobie radę ta drużyna w wyższej lidze, ale no wszystko przed nimi, zobaczymy, jak to będzie w kolejnych sezonach wyglądało. Na tą chwilę wygląda to tak, że no nie ma na nich mocnych. Nie ma mocnych, to jest jedyna obok Wistalu drużyna z kompletem punktów w naszych ligach, tak, prawda? W naszych rozgrywkach. No tak się ułożyło, że na dzień dzisiejszy tylko te dwie drużyny mogą się pochwalić kompletem punktów. No i mamy na pudle jeszcze Bombardierów i Kubart. No tutaj ciekawostka jest taka, że i Bombardierzy, i Kubart, no praktycznie cała trójka to są, podium to Beniaminkowie. Należy do Beniaminków, tak, i no zobaczymy jak tutaj sytuacja się rozwinie dalej. Zdecydowanym faworytem do pierwszego miejsca jest Port Lotniczy, ale zobaczymy, mówię, no mecze między sobą będą tutaj decydowały, myślę, o pierwszym miejscu. Ale w bukmacherskich to słabiutko byłaby wygrana, jakbyś postawił na Port Lotniczy w tej chwili chyba na pierwsze miejsce. No myślę, że nie opasałoby się. No właśnie. Co jeszcze? No w grupie pościgowej mamy grupę Lotos, która zaliczyła taką też seryjkę niezłą w ostatnim czasie. Grupa Lotos dołączyła, pnie się w górę tabeli, po czterech bodajże zwycięstwach kolejnych, no dołączyła tutaj do tego grona drużyn, które będą walczyły o awans do wyższej ligi. Poza tą wspomnianą trójką, no ta walka będzie zacięta o to jedno czwarte miejsce, które zostanie tutaj dla kilku zainteresowanych drużyn. No jeszcze ja powiem jedno zdanie o Beniaminku Absolutnym. To jest nowicjusz w naszych ligach, piwniczanka na dole tabeli. No, trzymamy kciuki, żeby bardzo ambitny zespół. I chyba no, na razie rzeczywiście konto punktowe zerowe, ale tutaj pochwalić trzeba ten zespół za ambicje. Stawiają się silną kartą na każdym meczu.
nie narzekają, nie marudzą, nabierają doświadczenia, na pewno w przyszłości to zaprocentuje. No i na koniec rozmowy o drugiej lidze, podsumowania półmetka drugiej ligi. Otwieramy lodówkę, wyskakuje z niej Sebastian Lewnioski, absolutny strzelec wszystkich naszych lig w 7 meczach. Ile? 33 gole, tak. No to jest, to jest zawodnik, który imponuje skutecznością, w ogóle no swoją grą imponuje, bo no tutaj jest prawdziwym takim kapitanem i tutaj motorem napędowym tej drużyny. Paweł Janas się mnie pytał ostatnio o tego zawodnika. No też coś słyszałem właśnie. Mam nadzieję, że nie zabierze nam, bo to jednak jest zawodnik Redboxa przede wszystkim. Drodzy Państwo, trzecia liga zostaje nam i tutaj mamy zdecydowaną trójkę faworytów, czy w trzeciej lidze sądzisz? Tak na półmetku wygląda sytuacja, że trzy zespoły odskoczyły. 6-7 punktów przewagi mają nad pozostałą stawką zespołów. No w tej do ścisłej czołówki i tutaj też trzeba przyznać, że są to zespoły, które zdecydowanie prezentują najwyższy poziom. Jest to Elhat Daniel Hapka, zespół Wygrajmecz.pl oraz Galacticos. Oraz Galaktyczni, tak jest. Galaktyczni. No. Sam jestem ciekawy, jak to się rozstrzygnie na koniec, bo tak jak mówię, no wszystkie te trzy zespoły prezentują wyrównany, wysoki poziom. Wyrównany, wysoki poziom, a ja wam jeszcze powiem, że najlepszym strzelcem jest pan Sokołowski, takie piłkarskie nazwisko. Tak, Grzegorz Sokołowski z drużyny Wygrajmecz.pl. No tutaj jest to zawodnik, który też bodajże w drużynie Cube występował na hali, no widać, że ma tutaj predyspozycję do tego, żeby zdobywać dużo bramek i to potwierdza na boisku też. Potwierdza na boisku, oni biją rekordy, bardzo się spieszą po strzeleniu bramki do wznowienia, bo ostatnio 16 ich nastrzelali i znowu pan właśnie Grzegorz Sokołowski wspólnie z Damianem Mokwą zrobili koncert. My liczymy na kolejne wspaniałe mecze w tym tygodniu. Teraz przejdziemy do Króla Madrytu, to taki dobry trener Realu Madryt. No, przypominamy tutaj wszystkim uczestnikom i zachęcamy do zabawy tutaj kolejny tydzień, więc czas na kolejne pytanie. Tym razem jest to pytanie, która z drużyn w sezonie jesień 2011 w Ekstralidze mogła pochwalić się najlepszą obroną? Czyli dopiero co, słuchajcie, także świeże dosyć takie. No tak, no trzeba trochę w internecie posiedzieć i poszperać, także no zachęcamy, na odpowiedzi czekamy do piątku, w piątek będzie już rozstrzygnięcie, w godzinach popołudniowych już będzie rozstrzygnięcie tego konkursu, no wiadomo, tutaj nagrodą jest książka Anatomia Zwycięzcy, tak, Patryka Barclaya, Mourinho, Anatomia Zwycięzcy, także no wydaje nam się, że atrakcyjna nagroda. Słuchajcie, to tyle w dzisiejszej Liga Gra. Dzisiaj troszeczkę krótsza liga, w związku z tym, że właśnie jesteśmy po majówce wszyscy, ale mamy nadzieję, że budzimy i dacie nam wiele powodów, żeby kolejna poniedziałkowe wydanie magazynu Liga Gra było dużo dłuższe. Będziemy mówić o tym, co wydarzyło się właśnie w tym nadchodzącym tygodniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.